Dla mnie Polska znaczy pyszne polskie jedzenie i oczywiście moja rodzina. Polska to jest piękny kraj i ja bardzo kocham. Polska jest dla mnie domem. W Polsce mieszka moja najbliższa rodzina. Dla mnie Polska to jest miejsce, gdzie czuję się wolna i wesoła i jeszcze bezpieczna. Polska jest moją drugą ojczyzną. W Anglii się urodziłem i wychowałem, ale w Polsce mam większość rodziny. Dla mnie Polska kojarzy się z rodziną. Polska kojarzy mi się też z plażą, bo babcia i dziadek mieszkają w Gdyni. Kocham Polskę. Polska to moja ojczyzna, mój drugi dom. I bardzo kocham ją, a tam mieszka moja rodzina. Polska to moja ojczyzna, miejsce, gdzie mieszka moja rodzina i miejsce, gdzie ja chcę mieszkać. Dla mnie Polska to jest dziadek, babcia i cała rodzina, która jest w Polsce. I też łowienie ryb i robienie fajne rzeczy w Polsce z rodziną, jak zawsze. I też o pyszne jedzenie. Na przykład babcie pyszne rosół, albo pierogach, albo klopsiki. I jest jeszcze więcej pysznych rzeczy, więc to jest co ja myślę o Polsce. Polska to kraj, w którym mieszka moja rodzina. Polska to flaga biało-czerwona, godło z orłem w koronie. Znam słowa hymnu polskiego. Zawsze kibicuję polskiej drużynie, jak jest mecz piłki nożnej. Jestem dumny, że jestem Polakiem, tęsknię za Polską. O, dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o sobie, Polsce i moją opinię na nim. Na początek wam mówię, I love Poland i że jest niesamowitym krajem. Polska to jest miejsce, do którego mogę pojechać latem, gdzie słonko pięknie świeci i widzę moją kochaną rodzinę. Kiedy myślę o Polsce, pierwsze, co to przychodzi do mojej głowy, to jest piękna zielona trawa wokół mnie. Polska ma bardzo dużo pysznego jedzenia. Jedną część ogromną polskiej historii to jest kiedy sąsiedzi Polski zabijali jej ziemię. Wtedy Polska zniknęła na 123 lat z mapy, ale długo. Ale Polska walczyła o swoją ziemię i się nigdy nie poddawała. I po kilku długich lat mieli ją z powrotem. Moje emocje dla Polski są tylko pozytywne. Szczęśliwie, radosne i wiele innych pozytywnych słów, które mogę sobie wymyślić. Czuję się w ten sposób, ponieważ Polska jest niesamowitym krajem. Mówię wam, polećcie tam, jak jeszcze tam nie byliście, a jak byliście tam, jaka jest wasza opinia? Dziękuję za uwagę, pa!